Warszawa w obiektywie, dzisiaj na bardzo prestiżowej gali w Centrum Olimpijskim. Polish Businesswoman Awards to wydarzenie, na którym warto być. Jeżeli jesteście ciekawi, kto został nagrodzony, jeżeli jesteście ciekawi, kto tutaj wystąpił, to koniecznie zostańcie z nami. Idea konkursu zrodziła się 5 lat temu, aby celebrować sukcesy firm odnoszone zgodnie z zasadami fair play. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt firm z różnych branż. Wszystkie łączą wspólne cechy: profesjonalizm, najwyższy poziom obsługi klientów, troska o pracowników oraz o środowisko. Kochani, ze mną fantastyczny zespół Dorothy. Witam Was bardzo serdecznie, dziewczyny. Witam Cię. Bardzo nam miło, dzień dobry. Dorothy, niewątpliwie otrzymałaś bardzo zaszczytną statuetkę i bardzo prestiżową nagrodę, ale muszę przyznać, że tutaj obserwuję i powiem Ci, że Twój zespół jest przepiękny. Wiesz o tym? No właśnie, to już jest kolejna statuetka w tym roku, którą otrzymuje zespół Dorothy Studio, żeby było jasne. Jestem dumna, że otrzymaliśmy taką statuetkę, dosyć ciężką, piękną, bogatą. Myślę, że jest to znak, że jesteśmy dobre w tym, co robimy, że podchodzimy do każdej klientki bardzo indywidualnie. Spełniamy oczekiwania przede wszystkim. Zostaliśmy zauważeni dosyć mocno w tym roku PR-owo. Bardzo jestem z tego dumna, ponieważ to jest sukces ubiegłych lat, które minęły, nie tych teraz. Gratuluję tej fantastycznej statuetki. Dziękuję serdecznie, mnie też jest niezmiernie miło. Jak rozpoczęła się Pani przygoda z konkursem Businesswoman Award? Współpracuję z gazetą i tak naprawdę gdzieś idę w tym kierunku prourodowym, prozdrowotnym. Kobiety, kobiety, jeszcze raz kobiety. Magdalena Antosiewicz, fenomenalna blogerka. Witam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo, witam. Magda, no ja nie mogę zapytać o nic innego, jak tylko oczywiście o Twoją stylizację. Ja widzę, chociaż aż tak na modzie się nie znam, że dzisiaj jest militarna i Ty w każdej stylizacji wyglądasz dobrze, ale co dzisiaj Tobą kierowało? Dzisiaj jest stylizacja militarna. Wszystko, bluzeczka i spódniczka, jest od Maćka Sieradzkiego Bajcki, na którego byłam pokazie. Bardzo mi się podobały rzeczy, dlatego dzisiaj jest taka stylizacja. Pod spodem muszę pokazać, mam taką obrożę od firmy Christine, tutaj taką uprząż zapinaną z tyłu, też bardzo ciekawa. No i buty, moje ukochane, ja zawsze mam firmowe buty, Gianmarco Lorenzi. Kto zadbał dzisiaj o Twoją stylizację? O moją stylizację zadbała jak zwykle Gosia, która jest moją stylistką i pracuje ze mną już od ponad półtorej roku. Ja dzisiaj jestem ubrany bardzo na luzie, ponieważ później idę ze znajomymi nad Wisłę siąść, jest piękna pogoda, więc ubrałem zwykłe, słuchajcie, białe jeansy z Zary, zwykłą koszulkę z Zary, z tym, że skupiłem się bardziej na dodatkach, czyli na przykład na zegarku Danish Design Watches, który jest z firmy w tym momencie współpracującej ze mną dosyć intensywnie, i na butach z firmy Kazar, która również ze mną współpracuje przy wszystkich eventach, na które wychodzę. Ogólnie pracuję z trzema stylistami. Jest Grzesiu Bloch, jest Zosia Ślotała, jest Artur Czamarski, który mnie stylizuje do TVN-ie. Natomiast powiem szczerze, dzisiaj całkowicie od samego początku do końca się przygotowałam, bo przyleciałam akurat z Londynu i nawet nie miałam czasu zadzwonić do stylisty, więc jest to sukienka Guessa, którą bardzo lubię, okraszona torbą, którą też bardzo lubię, na wszystkie wyjścia praktycznie ją zabieram. No i sandałkami, no bo przecież mamy prawie lato. Czy jest ktoś lub coś, co Cię inspiruje w tworzeniu Twoich kreacji? Absolutnie wszystko. Cały świat, ludzie, cudowni ludzie, piękne miejsca, sytuacje, obrazy. Absolutnie wszystko wpływa na to, co tworzę, kiedy tworzę i jak. Chciałam zapytać o początki firmy. Jak to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się od konsultingu. Zaczęliśmy z jednym urządzeniem, bo w tej chwili jesteśmy dystrybutorem urządzeń. Dostarczamy najnowsze technologie do centrów medycyny estetycznej w całej Polsce. Wyszukujemy nowości technologiczne na całym świecie. Szukamy po prostu takich nowinek, nowoczesnych rozwiązań. Potem uczymy naszych polskich lekarzy i dostarczamy to, co jest po prostu światowymi nowościami do Polski. A jak rozpoczęła się Twoja przygoda z tak prestiżowym konkursem, jakim jest konkurs Polish Businesswoman Award? Moją klientką, zdaje się, była pani naczelna na początku, później jej asystentka. Wróciły do mnie zadowolone z usług. I myślę, że to jest mój największy sukces, dlatego że ludzie biznesu są bardzo wymagający i z chwilą, kiedy zaczyna się im sprostać, to osiąga się pewien poziom i ten poziom jest sukcesem. Jestem producentem suplementów diety ukierunkowanych na urodę i na zdrowie, a także kosmetyków. Czy to zawsze była pani pasja? Tak, wszystko zaczęło się w 2009 roku. W przeciągu półtora roku stałam się liderem na rynku aptek internetowych, producent suplementów diety prourodowych i prozdrowotnych. Bardzo popularne. Piszą o tobie plotkarskie dzienniki, plotkarskie portale. Jak pracowałaś na swój sukces? Czy to jest sukces? No na pewno jest sukces. Najbardziej mnie martwią komentarze pod niektórymi postami, ale ja jestem zadowolona, bo Pudelek, dzięki Pudelkowi, dzięki Jastrząb Post, dzięki Onetowi na mojego bloga jest tyle wejść, takie zainteresowanie. Jak osiągnęłam ten sukces? Mi się wydaje tylko swoją ciężką pracą, swoją stylizacją, wyróżnianiem się z tłumu, swoim strojem i o to chodzi. Ja nie chcę, żeby mnie oceniano z urody, bo tu nie o to chodzi. Ja jestem modelką, ja chcę, żeby oceniano moje stylizacje, mój styl, mój pomysł na siebie. Jeżeli komuś się spodoba i ktoś zaczerpnie, nie wiem, moje pomysły, to będę bardzo zadowolona i o to mi chodzi. A jak ubierasz się na co dzień? Na co dzień ubieram się bardzo mało awangardowo w tym momencie. W tym momencie są to dresy, są to normalne podkoszulki, zazwyczaj po prostu ciemne okulary i bluza i tak, żeby nie być po prostu gdzieś tam na ulicy zaszczepiony. Pytanie do teamu. Jak pracuje wam się z gwiazdami? Dla takich chwil warto żyć jak dzisiaj, absolutnie, wyśmienicie, doskonale, fantastycznie, w ogóle, nie wiem, wow. Co by pani powiedziała kobietom, które chciałyby spróbować swoich sił w biznesie, ale się boją? Nie ma czego się bać. Tak naprawdę mamy siłę same w sobie. Jesteśmy tą lepszą płcią, która swoim pięknem, dążeniem do celu i tak naprawdę siłą zdobywa szczyty. Myślę, że nigdy nie jest za późno. Jeśli ktoś
ma pasję, lubi pracować, lubi coś realizować, tworzyć, to każdy dzień jest dobry, żeby zacząć i trzymam za nich kciuki. Jeżeli otrzyma Pani dzisiaj statuetkę, to co będzie to znaczyło dla Pani firmy? Czy to będzie dodatkowa mobilizacja do dalszych działań, czy to będzie po prostu miła nagroda? Zdecydowanie mobilizacja, gdzieś też takie podsumowanie, bo mamy dziesięciolecie. To jest 10 lat, w tym roku obchodzimy urodziny i to jest 10 lat ciężkiej pracy, 10 lat, no, takie ukoronowanie dla mnie, tak naprawdę dla mnie, dla firmy, bo to nie jest nagroda tylko dla mnie, to jest nagroda dla całego naszego zespołu. Dziewczyny, tak naprawdę bierzemy sprawę w swoje ręce, jeśli chcemy coś robić, szukamy sposobu, jeśli nie chcemy, zawsze znajdziemy wytłumaczenie, a to, że mamy za mało czasu, a to, że na przykład mamy teraz małe dziecko, nigdy nie ma tak naprawdę dobrego czasu na cokolwiek, ale to tylko my decydujemy, kiedy chcemy coś zacząć robić, a kiedy ewentualnie rezygnujemy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Waszych flagowych produktach, czyli o wyciskarkach do soków. Dla kogo taka wyciskarka jest polecana? Wyciskarki pomagają nam przyswajać wartości odżywcze znajdujące się w większości warzyw. Dla Pani może to być w tej chwili marchewka, dla mnie to jest beta-karoten, dla mnie to jest bogactwo witamin mineralnych. Wydawałoby się tak w zasadzie, że zjadając całą marchewkę mamy najwięcej wartości odżywczych, ale okazuje się, że jedząc na surowo surowe warzywa, przyswajalność nasza wynosi tylko 17% i to po upływie 4-5 godzin. Jeżeli to samo warzywo wyciśniemy, to w tym momencie mamy 75% wartości po 15 minutach, także bardzo szybko wchłaniamy. Czym zajmuje się Pana firma? Moja firma zajmuje się, mówiąc o całej firmie, zajmuje się reklamą, ale od 7 lat zajmujemy się produkcją okularów korekcyjnych. Czy Polacy dbają o swój wzrok? Myślę, że tak, tak. Myślę, że tak i że chcą nosić okulary przede wszystkim dobre jakościowo, chcą nosić okulary kolorowe. Myślę, że śmiało czuję się, że jesteśmy w Europie. Dzisiaj otrzymałaś bardzo prestiżową nagrodę. Czy otrzymanie takiej nagrody motywuje do dalszych działań? Oczywiście, że tak. To jest wielka moja pasja, także nigdy nic mnie nie powstrzyma. Kochani, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z całego serca gratuluję wszystkim nominowanym, a także wszystkim nagrodzonym, bo osiągnąć sukces czasami jest ciężko, ale ten sukces smakuje potem wybornie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Warszawa w obiektywie. Cara come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai, io ti ringrazierei, ma poi non so parlare, è più vicino il tuo profumo, stringerti a forti a me, non chiederti perché. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciare.